Siemano, siemano, witam serdecznie! Widzowie, na samym starcie łapeczka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Kolejny odcinek na Palionowie. Troszkę inne przywitanie, ja normalnie to zawsze ma taką stałą, że tak powiem, frazę, którą mówię. No a w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, no musimy zająć się porządnymi sprawami na Palionowie, ponieważ ostatnio zbudowaliśmy drzewo. Co to był za dzwon? Halo? Halo? Co to za dobijanie się do mnie? Good morning. Good morning. How are you? To czas na zmiany, to czas na zmiany, to czas na zmiany. Jaki czas na zmiany? To czas na zmiany. Dobra, jakie zmiany, Paweł? Tak. Nowe tak. Rzeczy. Nowe rzeczy, nowe dzieje, tak, nowe potwierdzam. Rzeczy, nowe dzieje. Wyjdźmy na balkon. Dobra. Ja dobrze idę? Tak, tam jest balkon na górze. Znaczy to taki bardziej taras. Takiego dobra. Balkonu nie mam. Jakby. Spójrz. Patrzę. Tam się nic nie zmienia. To prawda. To jest fakt. Czas na zmiany. Bzyku aktualnie będzie niszczył swój domek. Co? Tutaj, ten domek, nie będzie go już. Co ty mówisz? Namówiłem go, będzie mieszkał znowu w tamtym aha. Wcześniej. No i będzie przebudowa, Chcę, abyś, widzisz te iglo jakieś, to no, no, szklane, no, no, no. Coś tam, o tym w zwykle nie gadałem. Zwierzęta, jakieś farmy, tam bobodziarkę zrobić nową, jakąś lepszą. Mhm. Chcę, żebyś zrobił takie miasto villagerów, żebyśmy mogli z nimi handlować, żeby każdy miał swoje profesje, o, domki kurczę, swoje, dobra, takie miasteczko no. To zrobić. No i masz tutaj siano. Jo, ale dofinansowanie, jasny git! Tutaj masz zezwolenie na wykupienie tych działek. Okej. Okay. Oficjalne pozwolenie na przebudowę części Palionowa na osiedle villagerów, zezwolenie na demolkę i odkupienie ziemi od innych właścicieli Palionowej. O kurczę, dobra! Czyli co, czyli tutaj jak to jest, mam tam przeznaczony dobra, ej! Stary, wiesz jak się dobrze tak, składa? Tamto. Ja ostatnio sobie myślałem o tym, co z villagerami, nie? Bo jakby w ogóle ich tutaj nie widuję na Palionowie. Nie ma, ale muszą być, stary, muszą być. Stary, ja jestem jedyną chyba osobą, która posiada jakkolwiek villagerów. Patrz, pokażę ci to. O, no to będziesz mógł ich rozmnożyć od razu. Patrz to, ja ich przeniosę stąd wszystkich. Tutaj. No, zróbmy bo takie jedno już, miejsce, żeby widać. Oni już są stary ulepszeni. Jedyne co to trzeba ich po prostu tam przenieść. W tym miejscu. Myk. Nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek jesteś? To miejsce. A, widziałem to. No to a ty stary. Już masz tak na maksach ulepszony. Oni, znaczy nie wszyscy, ale część, nie? Ale jak ja ich tam przyniosę, to będzie tam tyle no, handlowania, rzeczy. Że szok, nie? Ja tego i tak nie używam, więc w sumie lepiej jak to posłużysz za taką właśnie. No to zrób właśnie za tak. No długo ej, to zajmie, ja też ci będę pomagał budować tam jakieś dobra, środki, dobra. Czy coś. No, ej, dobra, elegancko. Dobra, no szacowany czas 3 dni. Bo jak myślisz, poczuję, tak, jak, tak szybko? Stary, jak poczuję bluesa, to jeszcze dzisiaj to skończę. Wiedziałem, że ktoś poczuje bluesa. Nie, ja lubię. Ja już kiedyś budowałem wioskę dla villagerów na innym takim świecie i stary, no cudownie mi się to budowało. Dobra, no to zajmę się tym. Dobra, no to dzięki wielkie. Czyli co, mam od innych wykupić te fragmenty, czyli co zamiast no, Yeti, bzyku. Mam nadzieję, no ale Yeti chyba tam nawet nie mieszka, już jest zniszczony. No to nawet, no. Nawet się nie pytać, tak? O, widzisz, bzyku już niszczy. Dobra, idę. O, dobra, niezła demolka. Dobra, trzymaj się, elo. Dobra, widzowie, czyli muszę zbudować wioskę villagerów. To naprawdę. Naprawdę się będzie zapowiadało naprawdę fajnie, tylko tak sobie myślę teraz, że tam przecież są te zwierzęta i to całe pole i teraz pytanie, czy ja to mam jakby... O kurczę, tu już zniknął ten domek bzyka, co jest granego i to szybko wypożyli. Dobra, lecimy tutaj i zobaczmy tak, zobaczmy jak to tu wygląda, ponieważ ja tutaj mam zbudować to wszystko. No i teraz tu wygląda sytuacja taka, że ja tu w sumie bym potrzebował trochę tego miejsca z tych całych zwierząt. Więc kurczę, przydało się spytać Pawła, co z tymi zwierzętami, czy ja mogę je usunąć. Kurczę, czekajcie, podlecę do niego i się go spytam. Czy mogę to, czy mam to zostawić, czy to zniszczyć? Halo, o, dzień dobry. A? Halo! Co jest wróciłem grane? Jeszcze, bo mam jedno jeszcze pytanie. Co z tymi zwierzętami, które tam są i z tym polem uprawnym? Bo tam by w sumie, no tam... A, przenieść, gdzieś przenieść? Dalej, wiesz? Gdzieś daleko. Kurczę, a to... A co zrobić, co trzeba być, tak... no? Zabić trzeba, no! Ale to nie, też... No zabić, ale to... Nie, przenieść gdzieś tam daleko po prostu. Ale to też ja mam I, to przenieść? I farmę i ten... Bo ja mam no... już sporo roboty z tymi domkami, z budowaniem, nie? A Dave by nie chciał? Jak wieśniak. Nie, no mogę to... Ja powiem tak. Uwaga, patrzcie co teraz robię. Wdepłem teraz w kupę i robię z tego nawóz. Co? Ja nie wiem, okej. To ja myślałem, że będzie faktycznie jakaś zamienię to, na coś pięknego, panowie. Ale okej, dajcie nie, mi no, kilka po prostu czyli kto się zajmie tymi zwierzętami, bo o to chodzi, czy ja mam to... Ja no, to zrobię. No. Zrobisz to, dobra, ja no ale zrobię. Ale farmy, ale ogólnie w tym mini mieście villagerów musi być jakaś... Znaczy nie, tam na pewno powstanie, zdanie. Tylko to jest po prostu za duże, wiesz, a tu lepiej jest no, postawić no, w kilka domków tych villagerów. Dobra, no to ja się biorę do roboty, panowie, życzę wam miłego dnia.
Powodzenia! Powodzenia! Póki, jak to się mówi, tu na razie jest ścierlisko, ale będzie San Francisco. Dobra, trzymajcie tak, się. Mówię ci. A więc widzowie, czeka nas zbudowanie porządnej, prawda, wioski villagerów. No po prostu cieszę się, że mogę się zająć tym zadaniem. W sumie bardzo to lubię robić i ci villagerowie to zawsze jest takie coś, czym lubię się zajmować. No, spore zmiany tutaj na Palenowie widzę, że zachodzą. Jakieś tutaj, prawda, eleganckie. Zaczynamy, że tak powiem, stawiać to na nogi. Ja tutaj niby jakieś drzewo zbudowałem, prawda, eleganckie. Tu zaraz się będzie działo. Tu już zniknął budynek z tego, co widzę. No naprawdę zaczyna się tutaj nieźle, że tak powiem, dziać. Więc co, no ja teraz się będę zbierał. Muszę pójść do wszystkich osób po kolei i z każdymi osobami porozmawiać i spróbować od nich to kupić. Czyli będę musiał pójść do bzyka, bo tutaj tak to wygląda, że tu jest jakby bzyku, czyli to będę musiał z nim wytargować. Tam jest od Yetiego. No i tam dalej jest jeszcze jakiś budynek. Nie wiem, czyje to jest, ale to się będę musiał dopytać. A to chyba musi zostać, bo to już tutaj jest od początku, to tego nie będę niszczył. Dobra, no więc widzowie co, ja pójdę do bzyka teraz i z nim chyba pogadam o tym. Myślę, że od bzyka zaczniemy. Dobra, nie wiem, gdzie jest bzyku totalnie, może on jest tam u siebie w tym ulu w sumie, może do ula bym zaszedł, kurczę, ale tutaj teraz tak. O, jest tu bzyku, halo, bzyku! Mój dom! Tu! Co jest? O, Szybson! Stary, hello! Co tu się stanęło? Dlaczego twojego domu nie ma? Widzisz, no nie ma, no po prostu została usunięta, została rozwalona, ponieważ Palion powiedział mi, że coś tutaj ma być postawione, że on ma tu jakieś plany, tak, coś większego i tak, ja musiałem, stary, to zniszczyć. No. Ale powiem ci, że ja mam trochę wspólnego z tymi planami, ponieważ mnie też przysyła Paweł Palion. Ja tutaj mam taką książkę, uwaga, przyznam się, co jest w niej napisane. Dawaj. Oficjalne pozwolenie na przebudowę części Palionowa na osiedle villagerów, zezwolenie na demolki, odkupienie ziemi od innych właścicieli. Ja dostałem, no, prawda, fundusze tutaj pewne. Na to, żeby właśnie odkupywać ziemię, tak się składa. Tak, ale słuchaj, sprawa jest tutaj bardziej skomplikowana, bo Paweł ci powiedział o tym domku. Ale to jest sytuacja taka, że tak naprawdę cała ta część, tu jak jest domek odpaliona, to wszystko tu w prawo. No muszę wykupić, nie? Czyli łącznie z tą całą kopułą. Czekaj, czyli moja farma pszczółek tutaj to co, to też? No stary, to tu Yetiego będę musiał to wykupić. A wiesz, czyje to jest? No to jest moje. A no to też muszę od ciebie odkupić. No i ogólnie. Nie, naprawdę! No i tu cały ten i te zwierzęta będą przeniesione. No i farmę też będziesz usuwać? Tak, bo to na tym terenie powstanie wioska villagerów. No stary, musimy tutaj zrobić, znaczy wioska, to będzie takie osiedle ich po prostu. Okej, ale to będzie dym. Wiesz, to są takie będzie zmiany, jak Palenowie się teraz dzieją. To w ogóle będzie inna po prostu wioska. Znaczy nie, to nie będzie inna wioska, to po prostu będzie lepsza wioska. To jest to, że trzeba, stary, iść do przodu. Trzeba robić pozytywne kroki w przód. No dobra, słuchaj stary, przejdźmy. Przejdźmy do dyskusji. Do biznesu. Tak. Biznes. Przede wszystkim tak, zacznijmy od czego najprostszego, czyli ziemia, na której już nic nie stoi. Za ile byś mi tą ziemię, prawda, odsprzedał? A jaka jest twoja propozycja i ile masz wiesz tutaj? Co, no moja propozycja, jako że tu jest totalne zero, no to tak naprawdę to ci nic nie kosztuje, ziemi jest dużo. Więc tak naprawdę, no tak wiesz, symboliczne 15, prawda, zielonych. 15 zielonych! Czekaj, jeszcze coś muszę pokazać, bo tu było zakopane, chwila. O, nie tutaj. Czekaj, pokażę ci pewien skarb, ale to... A, że tu jest podziemia są dalej? Tak, to podziemia są. To cena spada w dół, stary, bo ja będę musiał na nowo fundamenty stawiać w takim razie. Nie! To miałem pójść do góry! Ty mnie jakoś chciałeś, prawda, że tak powiem, wykiwać, chyba. Nie, raczej chciałem zrobić, żeby drożej poszło. No, ale to tak nie działa, stary. Wciągam sobie jakieś podziemia, tylko ja nie potrafię ich znaleźć. Dobra, nieważne, to nie jest... Stary, no to ja na twoim miejscu bym ich nie pokazywał. 15 dolarów, 15 tych zielonych to jest moja oferta tutaj. Nie, no słuchaj, ja bym tak... Stary, to jest taki mały kawałek ziemi, ty zobacz, ile tu jest ziemi dookoła, ja po prostu tu powstanie inna rzecz na rzecz całego Palionowa. 20? Dobra, spotkajmy się w połowie, tak na twoją korzyść 18. Dobra, może być 18, a niech ci będzie. Dobra, no to w takim razie za ten kawałek ziemi 18. Przejdźmy teraz do następnej rzeczy. Ogólnie kopuła. No co? No teraz tak, ten kawałek ziemi jest zabudowany. Ale tak się składa, że on musi i tak zostać rozebrany. Więc to są dodatkowe koszty dla mnie, że ja muszę to zdemolować. Dobra, to tutaj mówisz, że mało kosztuje, bo nic tu nie ma. A ty mówisz, że tam już poszło. Nie. Klepnięte. To jest biznes, to już, że tak powiem. Dobra. No więc ogólnie tak, no tu proponuję, jako iż jest to zabudowane, jest to teren, prawda, bardzo fajny z dostępem do wody, więc tutaj dam ci na twoją korzyść. Z drugiej strony jest z dostępem do śniegu, to działa na niekorzyść, więc coś zeruje. To jest to Yeti zrobi, to jest jego wina. No to z nim się musisz później szarpać. No, oh my god. Więc ja tak proponuję tutaj, no dobra, na twoją korzyść 25. Dobra, może być, okej, dobra, tak? Biorę to z bomby. Dobra, 20, 25, prawda, zielony. No i przejdźmy do ostatniej rzeczy, która tutaj twoja jest. O. Czyli te kocie ten. No to stary, tu to jest... To
Szczerze mówiąc, jeżeli ja to biorę na siebie, to ty mi musisz jeszcze dopłacić, żebym ja to zabrał. To jest tak beznadziejnie. A ja może tego nie będę chciał sprzedać. Jest wymóg z góry, że to musi zostać usunięte. No wiem. Dobra, słuchaj. Więc albo dopłacasz, albo usuwamy. Nie, ja robię tak. 5 zielony i mamy to z głowy. Dobra. 5 zielonych, mogę się na to zgodzić, proszę bardzo. Okay. 5 zielonych rzucam. Ej, i w sumie, ja nie chcę ich zmówić, nie? Ale tak jakby co, to ja pomagam jemu zbudować te iglo, nie? To w sumie. To w takim razie musisz się z nim targować o to, co ja z nim wytarguję. No tak, nie, a czyja jest ta stajnia? Tu też jest jego? Ta stajnia, czekaj, no, to też tak, tak? Jego, ale no niby to, wiesz co, to jest nasze wspólne. Ja myślę, że Yeti by się nie obraził, gdybyś ty mi to, gdybym ja... Wiesz co, jakby inaczej, ja pogadam sobie z Yeti, zobaczymy, co on powie. Dobra, ale jakby coś, to ja ci mogę to sprzedać, no tak za 15 zielonych te dwa, tak myślę, że Yeti by się zgodził. Jakbyś teraz 15 zielonych, to Yeti by nie miał tutaj nic do gadania. Słuchaj, nie mogę tego zrobić za jego plecami. Jeżeli ty faktycznie miałeś w tym jakiś udział, ja się z nim dogadam, a wy się później rozliczajcie między sobą. No dobra, niech ci będzie. Dobra, no to słuchaj. Tu dobiliśmy targu, że tak to ujmę. Podanie ręki. Pyś. O, piąteczka, puf. Dobra, piękna piąteczka. Dobra, ja lecę polować na Yetiego. Muszę z nim to. Coś pięknego, trzymaj się. Stary, tu będzie taka wioska, że mucha nie siada. O, mam nadzieję. Dobrze, lecę w takim razie do Yetiego, ponieważ on tu może w tej swojej jaskini jest. I tak w ogóle nie mieszka tam w tym iglo. O, Yeti, dzień dobry. Siema, dzień dobry. Co ty masz za skafander? Ty w tym jeszcze chodzisz? A czemu wy go nie macie? No bo stary, nie wiem, olaliśmy to. Ten Herobrine, nie wiem, no jakby. Ja wiem, że on jest straszny i tak dalej, ale jesteśmy na Palionowie, trzeba się cieszyć Palionowem. Ja to tam nie noszę, tych skafandrów żadnych. Ale wy mi tu kazaliście nosić, dobra, może nie ty, ale wszyscy mi kazali to nosić. Dobra, czekaj, chodź, pokażę ci coś, patrz, tam jest co to jest za ziomuś tam? Tam jest Paliony Dave, widzisz? O, to jest. Tam jest Paliony Dave, czy widzisz, kto ci kazał nosić ten właśnie skafander? No, Bzyku. Okej, okay, no to moje argumenty poszły leżeć, dobra, nieważne. Dobra, w takim razie przejdźmy się, bo mam do ciebie sprawę. Słuchaj. No. Sytuacja jest taka. Dostałem książkę od Paliona z takim pewnym wymogiem, przyznam ci to. Oficjalne pozwolenie na przebudowę części Palionowa na osiedle villagerów, zezwolenie na demolkę i odkupienie ziemi od innych właścicieli. No i w tym temacie... Zezwolenie, czyli muszę się zgodzić. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego ja mam oczywiście tutaj, prawda, że tak powiem, coś, czym będę chciał, prawda, się z tobą potargować. No, ale już ci mówię, o co mi chodzi. Chodzi o to, że tutaj za tym domkiem starym, tym pierwszym domkiem Paliona, jest jakby trochę luzu. Jakby Bzyku już usunął swój dom. Ej, właśnie, bo ja mu pomagałem to w ogóle. O, no to widzisz. Nie było mowy o moim. No tak, ale już jest. Ogólnie ta kopuła już została kupiona, już jest moja. To też zostało kupione, jest moje. No i pozostało już tylko kupić, znaczy moje. Ja to kupuję w imieniu Palionowa, to jest Palionowa, jakby nie moje. Czekaj, ale dobra, ty to kupisz, nie? No. Ale to wtedy musisz kupić też konie. No. A nie chcesz sobie ich zabrać gdzie indziej? Bo koń mi niepotrzebny. Powiem tak, mogę, sprzedasz mi to, a ja obiecuję ci, że na jednego konia, obojętnie który, perła, czemu perła jest czarna, a śnieżek jest biały? Perła też jest biała, a czy perły są czarne też, dobra, nieważne. W każdym razie wsiadam na jednego z nich, nie? I pomagam ci go wywieźć, gdzie tylko chcesz. Ale nie mogę tu zostać, bo ja muszę to wszystko zdemolować, stary, to będzie zrównane z ziemią. Dobra, wezmę konie, no. Dobra, no mówię, ty już mówisz tak, jakbyś był nastawiony na to, że już to kupię. Ale właśnie, co ja w ogóle ten? Dobra, słuchaj, akcja taka, powiem ci, będę z tobą uczciwy, za ile kupiłem rzeczy u Bzyka, dobra? A więc tak. Dobra. Tam do Bzyku opakuję to miejsce. A właśnie, a propos Bzyka, on ci kazał chodzić w skafandrze, widzisz, żeby on chodził w skafandrze? No właśnie, to co ty, kurde, co ty za klauna się przebierasz? No patrz, ogólnie on tak, od niego tamtą działkę kupiłem za 15 zielonych, bo tam nic nie ma. Tą działkę kupiłem za 25 zielonych, tylko i wyłącznie dlatego... To jest strasznie tanio. No ale no co on, bo to i tak wszystko do demolki idzie, ze stary pusty teren. No dobra, ale to... widziałeś na przykład ceny w Milky Shopie? To kupiłem za 5. Dobra, ale w Milky Shopie jest inflacja top, to jest w ogóle, to jest rządowa placówka, się nie dziw. Dobra, ale słuchaj, proponuję za twoje iglo, bo to twoje iglo i tak już jest zniszczone, ty i tak tu nie mieszkasz, nie? No bo mi to Bzyku zniszczył. O, no to musisz się z nim już dogadywać na to, jakie to są, że tak powiem, straty i tak czemu dalej. Czemu to jest TNT? Nie wiem, stary, ale widzisz. Jakby, więc ogólnie proponuję, żeby nie było, że takie słabe ceny dajcie jak Bzykowi, to proponuję ci 30 zielonych za, prawda, te dwie, prawda, rzeczy. 32. Dobra, 32, leci. Może być. Dobra. No to w takim razie 32, prawda, uścisk dłoni prezesa,
prawda? Dziękuję, miło z tobą robić interesy. Dobra, ten, konie. Ta konie, no właśnie. Że tak do powiem. Igla. Do igla? Do ten, do jaskini, no, weźmy sobie tam coś, nie wiem, oskurujesz, coś tam se zjesz jeszcze, co tam tak chcesz, nie? Dave. Siema, Davezon. Ale musiał być zdziwiony, kurczę. Normalny dzień na Palionowie, nagle Yeti z tostem, kurde, na koniach se jadą przez sam środek. Dobra. W takim razie zajmij się tymi końmi tutaj. Ej, ten koń jest jakiś wolniejszy niż tamten. O, patrz, ty masz nawet idealną stajnię już, tak jak już był gotowy w ogóle. Tak, jest git. No i elegancko, tylko musisz to zamknąć czymś. Dobra, z tobą interesy robić, to czysta przyjemność. Ja lecę robić demolkę. Czym się, elo.